3×8 do 1×11. Pomyślałem sobie, że to będzie bardzo ciekawa podróż przez różne rodzaje napędów. I to z kilku względów. Po pierwsze, sam chciałbym dokonać paru istotnych dla mnie modyfikacji w moim napędzie. Po drugie, wciąż mamy sporo użytkowników systemów 3×8 i to nie tylko oldschoolowy Shybike, ale też wiele osób, które kupuje dzisiaj rowery kosztujące około 1500 zł i wciąż mające nowe napędy, 3 tarcze z przodu i 8 przełożeń z tyłu. Po drugie, 1.11 to jest też coś bardzo, bardzo kuszącego. Pozwólcie, że zanim powiem Wam, co już mam włożone i jak to chodzi, zacznę trochę od końca, od 1.11. Dlaczego korci mnie, żeby wypróbować taki napęd? Ja jestem wielkim zwolennikiem upraszczania wszystkiego w rowerze. Nienawidzę, jak sprzedawcy różnych części rowerowych marketingowo utrudniają nam życie, każąc nam wymieniać części w naszym rowerze i okazuje się, że to jest bardziej skomplikowane, chociaż niby rzekomo miałoby działać lepiej. System 1.11 interesuje mnie dlatego, że nie posiada w ogóle przedniej przerzutki. Na przykład jakieś tam pośrednie systemy, które będę testował, bo od systemu 3.8 przejdę na 3.9, 3.10, zrobimy potem 2.10 i potem spróbujemy 1.11. W każdym razie te systemy, gdzie eliminujemy jedną tarczę, nie są dla mnie aż tak bardzo kuszące, no bo wciąż mamy dwie tarcze z przodu, czyli wciąż zmieniamy biegi na dwie ręce, jak to się mówi, mamy cały czas przednią przerzutkę i mamy cały czas ten bardzo, bardzo niedoskonały system po prostu zwykłego metalowego prowadnika, który przesuwa nam się po łańcuchu, który wali zresztą w ten prowadnik często na ostrych zjazdach i nie jest to fajne. System 1.11 pod tym względem jest bardzo ciekawy. Mamy lżejszy rower, prostszy rower. Być może łańcuch też robi nam większe zakręty, tak? Musi z jednej tarczy trafić w 11 różnych miejsc z tyłu, chociaż wiemy też, że będzie to wąski łańcuch i jeszcze mniejsze odległości pomiędzy przełożeniami z tyłu. Ale sprawa jest bardzo ciekawa. Poza tym jedna zębatka z przodu daje nam też większy prześwit, co też jest dosyć interesujące podczas jazdy w terenie. Ale nie od razu przekonałem się do tego, że chcę mieć w rowerze system 1.11, jeżeli w ogóle w tej ramie będzie to możliwe, ale myślę, że z tym nie będzie problemu, ponieważ dla mnie jest jeszcze jeden bardzo istotny czynnik, mianowicie różnica w przełożeniach. Zależy mi bardzo na tym, żeby podczas moich treningów i zawodów utrzymywać pożądaną przeze mnie kadencję. Bardzo mocno pracuję nad tym, tak jak pracował nad tym Lance Armstrong, kiedy naprawdę zaczynał robić wynik za wynikiem, żeby podnieść moją kadencję i bardzo, bardzo pracować efektywnie nogami. W tym momencie mój zestaw 3.8 jest pod tym względem bardzo trudny. Korbę mam 22, 32, 44 zęby, do tego się nie czepiam, mam tutaj 3 blaty i ok. Ale pokażę Wam tył. Tak, moja kaseta jest 8-rzędowa i mamy tu następujące przełożenia, jeżeli pamiętam dokładnie. No w każdym razie, zakres mamy 11 zębów, 30 zębów. Wiemy, że dzisiaj w kasetach mamy 32, 34, nawet 36 zębów. Ale różnice pomiędzy przełożeniami to jest coś, co mnie tutaj martwi. Tutaj mamy tak, 11, 13, 15, 17 i to jest w miarę ok, ale teraz tutaj mamy 17, 20, czyli 3 zęby różnicy, 20, 23, znowu 3 zęby różnicy i 23, 26, znowu 3 zęby różnicy, no i tutaj 4 zęby różnicy. Tutaj na górze zazwyczaj różnica może być i jest duża. Dlaczego martwią mnie te 3 zębowe różnice? Dosyć często używam w terenie biegów typu środkowy blat z przodu i gdzieś tutaj oscyluje, powiedzmy, pomiędzy, nie wiem, no, 3 a 6, 3 a 7. Jeżeli chcę utrzymać wysoką kadencję i na przykład bieg dla mnie jest za ciężki, wrzucam jedno oczko w górę, ale mam przy tym aż 3 zęby różnicy, kadencja bardzo się zmienia, a jeżeli kadencja wydaje mi się za wysoka, częstotliwość pedałowania, zrzucam niżej, staje się za ciężka, więc żeby utrzymać tą kadencję, zrzucam bieg niżej i muszę trochę przyspieszyć, co już mi się w tym momencie nie podoba.
podobałoby mi się, gdybym miał tutaj różnicę dwóch zębów. I takie znajdę w kasetach na przykład 9 i 10-rzędowych. Czyli na czym mi nie zależy? Nie zależy mi na samym zakresie przełożeń. 11-30 jest ok, dlatego że jak tu mam 30, z przodu mam 22, tak naprawdę na zawodach ten myk jest totalnie wystarczający. To jest aż za dużo, bo i tak często nawet wolę podbiec niż kręcić taki młynek. Stąd cały mój wywód, dlaczego zastanawiam się nad tym, co zrobić dalej ze swoim napędem. No dobra, ale teraz powiem Wam, jak sobie na razie radzę. Pokazywałem to w odcinku dla początkujących, jak, może nie tyle jak zmieniać biegi, ale jak dobierać przełożenia. Na przykład, kiedy jadę sobie płyta oś, czyli mam 3,8 i wrzucam potem do góry, jest 3,7, 3,6. I teraz chcę wrzucić znowu na lżejszy bieg, ale nie chcę, żeby on był dużo lżejszy. No to z trójki zrzucam jednocześnie na środkową tarczę, a z tyłu z szóstki zrzucam na siódemkę i mam w ten sposób lżejszy bieg. Delikatnie lżejszy, nie tak, gdybym po prostu wrzucił tylko z tyłu z 8, 7, 6, szóstki na piątkę. Dobór przełożeń dla mnie jest zatem rzeczą kluczową. Odchudzenie roweru, a zwłaszcza jego uproszczenie techniczne i z kolei zmniejszenie możliwości jakichś awarii, to dla mnie bardzo, bardzo istotna rzecz, będąca na drugim miejscu. Stąd rozpoczynamy właśnie taką podróż. I dzisiaj powiem Wam o tym, co już się w moim rowerze wydarzyło. To nie jest podróż na zasadzie upgrade'u sprzętowego. Nie zależy mi na tym, żeby tutaj się pojawiały jakieś same, nie wiem, XTR-y, XX-y, czy nie wiadomo co. Zależy mi na tym, żeby to było w miarę lekkie, ale przede wszystkim na tym, żeby to działało i przełożenia, żeby fajnie chodziło. Popatrzcie, w tym momencie mam korwę Shimano Deore i to jest zupełnie wystarczający poziom dla mnie. Nie chciałem niższego. Dlaczego? Bo w korwie zależało mi na tym, żeby miała ona zintegrowaną oś. Pokazuję. Widzimy na wylot, mamy zintegrowaną ośkę. Czyli wkład suportu w tym momencie dla mnie to są same łożyska. Wkład suportu nie jest zintegrowany z ośką, tylko ośkę wkładamy do wkładu suportu razem z prawym ramieniem korby. Potem na to nakładamy lewe ramię korby, przykręcamy i wszystko jest sztywne i chodzi tak, jak mi się podoba. Czyli mamy już deorkę i teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Początkujący, a może nawet już trochę zaawansowani kolarze boją się, jak czytają, że Shimano prowadziło na przykład już teraz nie 8, tylko 9-biegowe kasety, 9-rzędowe, a potem nie 9, tylko 10 i tak dalej. W związku z tym trzeba wymieniać łańcuchy, przerzutki, korby i tak dalej. Prawda jest taka, że to wszystko jest dużo, dużo bardziej kompatybilne ze sobą niż podawane jest w katalogach z oczywistej przyczyny. Z drugiej strony na przykład firma SREM jasno się wypowiada, kiedy wprowadzała kolejne napędy typu 2.9, 2.10 i 1.11, że oni nie są twórcami tych napędów. Ludzie byli ich twórcami, bo sami ściągali sobie blaty, kombinowali, żeby ściągnąć na przykład duży blat, założyć większą dwójkę i śmigać sobie na dwóch blatach, tylko zmniejszając zakres działania przerzutki i tak dalej, i tak dalej. W moim rowerze w tym momencie mamy taki oto mix. Jak najbardziej kompatybilna katalogowo ze sobą 8-rzędowa kaseta oraz przerzutka Shimano XT. Następnie niekompatybilne z tym mamy właśnie w korbie wprawdzie 3 blaty, ale w systemie Mega 9. To znaczy, że powinienem mieć tutaj teoretycznie łańcuch na 9 no i kasetę 9. A jeżeli kasetę 9, no to musiałbym już wymienić tylną przerzutkę na kompatybilną z systemem Mega 9, a to z kolei idzie, to z kolei ciągnie za sobą konieczność wymiany manetki, bo przecież manetkę mam tylko 8-rzędową. Czyli mamy tutaj Mega 9, zresztą na 8 i popatrzcie, przerzutka przednia, jak byk jest napisane Shimano 8 Speed, to jest jedna z najtańszych przerzutek, nie wiem co to jest, jakiś Claris stary czy co, w każdym razie tak umiałem i założyłem i to działa. Łańcuch, muszę tutaj poprawić się, bo mówiłem Wam, że to jest łańcuch 8-rzędowy w jednym z moich filmów, a to jest PC 1050, łańcuch 10-rzędowy i chodzi.
Na początku jednak budziło moje wątpliwości coś i trochę budzi nadal jeszcze delikatnie. Mianowicie czasami łańcuch spadał mi z dużego blatu. Niestety widać to w maszkietnie porysowanym ramieniu prawym mojej korby. Dlaczego? Zakres przerzutki jest ustawiony prawidłowo. Naciąg linki jest wręcz minimalny. On nawet nie powinien być taki luźny na pierwszym biegu, ale jest na tyle mały, żeby przerzutka na pewno mi nie przeciągała za daleko łańcucha. Jednak czasami on mi spadał. Działo się to w momencie, kiedy na przykład pedałowałem szybko i z tyłu zrzucałem sobie powiedzmy z, nie wiem, tam szóstki na ósemkę, z przodu z dwójki na trójkę i ten łańcuch wtedy mi spadał. Dlatego dalsze moje kroki będą wyglądały następująco. Ten łańcuch na dziesiątkę jest ok, ale mam dużo fajniejszy łańcuch i pierwsza rzecz, którą założę sobie dzisiaj, to jest KMC Gold. To jest ten model X10 SL, bodajże tak się nazywa, tak jest, X10 SL. Świetny łańcuch, mam bardzo dobrą opinię na temat tego łańcucha. Zakładam go więc do swojego roweru, jest lekki, fajny, super wygląda. Kupiłem go używanego, gdzieś tam jakiś komplet kupowałem. Chyba z szosowego roweru osprzętu. Ten łańcuch śmiało można założyć do MTB, jeżeli nawet nie jest on przeznaczony do MTB głównie. I to jest też łańcuch 10S, czyli na dziesiątkę. Czyli tutaj trafi ten łańcuch, a przerzutkę 8-speedową zamienimy na starego też Elixa, ale już w systemie Mega 9. Czyli przerzutka z korbą będą już katalogowo według Shimano ze sobą współgrały. No już mi się sama zamontowała chyba. Wiecie? Coś tu? No. Myślę, że gdzieś co 2 do 4 tygodni będę zmieniał coś w tym napędzie i zawsze wrzucę Wam nowy film, powiem jak to działa. Jak to działa nie po prostu kręcąc sobie gdzieś lekko na drodze, tylko jak to działa w terenie, na treningach, podczas interwałów. Tak, żebyśmy wiedzieli, że to na pewno funkcjonuje tak jak powinno. No a dla mnie umożliwi mi utrzymywanie właściwej kadencji na treningach, nad czym bardzo pracuję i co już mi się bardzo udaje, z czego jestem zadowolony. Tyle na dzisiaj, do zobaczyska.